Otóż jedna z naszych koleżanek, Teresa Skamińska, polonistka, starsza już o troszkę od nas, z przydomkiem Sankta, co dużo mówi, pewnego dnia wpadła do internatu i mówi: słuchajcie dziewczyny, bo u świętego Floriana jest taki ksiądz, który chciałby, żeby rozśpiewać kościół, żeby na zakończenie kolęd w Matkę Boską Gromniczną ten śpiew jakoś zabrzmiał. Przyjdźcie. Męczyłyśmy się straszliwie, rozmawiając tak nijak. Jak żeśmy w Zakopanem wysiedli, przeszliśmy się w stronę państwa Skawińskiej. Po drodze ja mówię: wiecie co, dziewczyny, to była taka męka. Ja zaproponuję księdzu, żeby mogli do niego w takiej sytuacji mówić wujku. No bo żeby się tak nie męczyć. A tyś chyba zwariowała. Ale no, spróbujmy. No i zapytałam, czy ksiądz pozwoli, że słuchał, odszedł od nas parę kroków, szedł tak sobie sam, a wrócił i mówi: możecie. Jak mamy wspólnego wujka, to mówmy sobie wszyscy po imieniu. Bo to jest, jak mamy wspólnego wujka, to jesteśmy rodziną. No odzew był jaki u nas zawsze śpiewem: grunt to rodzinka, grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma. Pośpiewaliśmy grunt to rodzinka, zaczęliśmy sobie mówić po imieniu i tak to było.